Dalej. No, chyba dalej. Widzimy, że się mylę. Ach, mylę się, dobrze. Jaka taktyka? Grasz słabym albo dobrym? Nie no, chcę zjeść wszystkich. Taki mam plan. Tylko, że wszystkich wypełnionych na maksa, nie? W sensie jak... Ja czytam te jak to się nazywa? Podpowiedzi? Próbki? No chodzi mi o to, tam te lubki, nie? I żeby byli zdrowi. Ból głowy, środek na ból głowy. Nie wiem, gdzie ty jesteś, ziomek. Tego nie mogę zjeść. Kogoś mogłem zjeść. Tego nie chcę zjeść. Miltona Hooksa mogę zjeść. Na pewno. Jeszcze mogłem zjeść Fidika, ale nie wiem, czy z nim nie będzie... Przecież chyba nie wiem, bo jakby miała być jakaś operacja, to już by była. To może ich zjemy na start. Boże, co to tak lata? Rozgrywka. Może mi się wydaje. Lata jak zwariowana. Czy ja tu mogę coś zrobić? Czy ja bym sobie chciał broń ulepszyć? To ja się mogę, czy się nie mogę? O, mogę. Nie, nie mogę. Tu też nie mogę i tu też nie mogę. Super. Broni i tak nie używam. Więc tego na razie nie będę. Druga ręka. Tak ja używam w końcu drugiej ręce. Mogę to zniszczyć na przykład? Dodaj 5 punktów ogłuszenia po trafieniu. Był glinowy odłamek stopu aluminium. Nie wiem, czy ja chcę to niszczyć. Tak chyba bardziej lewym atakuję niż prawym. Dobra, jakie my tu mamy misje? Udaj się na cmentarz. Mamy zjeść Miltona Hooksa. Okej, okay, tego zaraz wciągniemy. Udaj się do apteki. I muszę tego typa znaleźć, a nie mam pojęcia, gdzie on jest. A tu mam jeszcze parę. Jakąś tam list. Znajdź kogoś, kto potrafi czytać Braille'em. Odzyskaj zwłoki Samuela z cmentarza. Odzyskaj pakunek Barretta Louisa. Dobra. Póki co pójdziemy na dół zjeść pana Hooksa. Gdzie to były schody? Tamtego już byłem. To idziemy tutaj. Chwilę, a może jak to się włączało to? Może ten ziomek, co go łeb boli, czy to co tam było? To jest gdzieś tutaj. Son. Karieta. Doktorek 1. Pipa. Doktorek drugi. A właśnie, z tym mogłem coś zrobić. Lady Ashbury. Ło, wow, do niej potrzebuje 20 poziom. Hipnotyzmu. Okej, okay, a nie są tutaj, a tu jeszcze mi coś migało. Kodeina. Co tam, Mirek? Bo widziałem, że chcesz się powiesić. Twoje życie w Londynie. Dobra, tu wszystko. Podaje się dobre swoje życie. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Jak mogę pomóc? Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after... after my death. I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Oh, klucz Mortimera Goswicka. Szczegóły. Klucz do domu Goswicka. Okay. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Okay. Zdrowy. No jeszcze go jeszcze nie będziemy. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. How?
Twoje życie w Londynie. Z nowego, osobiste pytania. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequence. Dobra, jeszcze jednej wskazówki. Aha, czwarty level. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Aye. Goodbye, Mrs. Goswell. Zdrowa. Jeszcze sobie przypomniałem o jednej rzeczy, którą też można by zrobić. Jeśli mi coś nowego powiesz, good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Profesor, no chyba tylko do tej Lady Ashbury potrzebuje jakiegoś wyższego poziomu. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Co, nie był... Nie, on był zdrowy, dobra. Jeszcze przypomniało mi się, że dostałem klucz chyba do tej skrzynki w... czymś tam. Nie, gdzie ja pobiegłem? What the fuck? A, dobra, już wiem. Najpierw pójdziemy zjeść pana... O! Pana kierowcę. Gdzie ty jesteś? Gościu, gdzie ty jesteś? Nie tutaj... Nie tutaj... Ty, nie ma gościa. Na chwilę. Szczegóły. Brak wskazówki. Okej, jeszcze potrzebuję jednej. O, jest. Siema. Good evening, Milton. Good evening, doctor. Still trying to save lives. No. Tak jakby. Tak jakby próbuję. A tu jest jeszcze wskazówka. Chwilę, to ja go mogę zjeść? Ale on mi jeszcze coś może powiedzieć. Kurde, dobra, tego nie wiem. W takim razie, jak ma jeszcze coś zablokowanego. Dobra. No, to jest jakiś ten napis. Skoczymy do tego... do kostnicy. Co on może mi sprzedać? Kofer nie, chyba hipnozę dostajesz po ilości zjedzonych ludziów. A nie po fabule. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ile to jest to? Chodzę i na... Nie, kurwa, to jest szpital. O Boże, jeden. I kto zawraca z fabułą? To lipa. Brzmi, mi hipnoza urosła, jak kogoś zjadłem. A, ale może zjadłem tą całą siostrę, dlatego tak to wyglądało. Dobra, pamiętam, że gdzieś tu była zamknięta skrzynka. Mi się coś zwoli za ciebie. To ten play z ofertą. Czy jakiś inny tyle, aukcjoner, marketer, czy ktoś tam. Chwilę. Telmy Howcraft, od której czuć delikatną woń gleby bądź gnijącego mięsa. Okej. Tylko gdzie ta skrzynka była? Nie wiem, czy nie u góry gdzieś? Chyba u góry. Może to? Chyba nie to. Może na dole? Wydaje mi się, że u góry. Siema.
It's locked, all right. Drzwi są zamknięte. Tu nie ma drzwi, mimo że są drzwi. Tu nie ma drzwi, mimo że są drzwi. Okej. Może gdzieś tutaj? To może jeszcze piętro wyżej. Nara. Nie. No może piętro niżej. Gdzie są kawałek historii? Sporo was tu. Już wszyscy? Nope. It's locked. It's locked, all right. Aha. To super ansik. To na cholerę mi jest ten klucz. Dobra, ktoś coś wie? Co to było? Może tam u góry była jeszcze jakaś skrzynka? Że w sumie nie łączy mi się w żaden sposób. Ta babka z kostnicą. Jest warsztat. Dobra, no to chyba jednak zły trop. Ale jak tu otworzyć te drzwi, które są u góry i tą skrzynkę, która tutaj jest? What the fuck? Tutaj? Ale nie, no ja tu jedną skrzynkę kojarzę. Chyba tą. It's locked, all right. Nie. No dobra, no to idę stąd. Niestety to był fałszywy trop. Jeszcze leży. Wyjdźmy tutaj, wyjdźmy tam. Chwilę, gdzie tu jest wyjście. O Boże, są kolejne trupy. Czy oni się naprawdę zdążyli już zrespawnować? Nie mogę wyjść. Już. No kofera, o co mają pytać? Pytają w sumie o podstawy. Tu się ma pytanie. Gdzie jest ta apteka? Tutaj. Czyli muszę iść w prawą. I w prawą. Ty Mirek, tam, kerwa, idź. Dobrze. Tu jakąś... aha. To jest ten wąski przesmyk. Po prostu jakiś budynek otwarty. Ma to sens, nie powiem.
Ale jak ta sama osoba robi drugi wywiad 24 i zadaje to samo pytanie, to źle dziwnie się ogląda. Okej, okay, no masz rację. W ogóle, może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego ci strażnicy Priven, łowcy wampirów, mnie po prostu atakują? Co, mają jakiś wykrywacz wampirów? Może jaka ta gra jest durna? Nie polecam. To co to w ogóle było? Aha, to jest miejsce nie dla dżentelmenów, dlatego mnie atakujecie. Dobra, i teraz idziemy... tu. Ty też mnie atakujesz? Oczywiście. Ty, to jest jakiś twardszy. Nara. Nie ma nigdzie szczurów? Nie bardzo. Gdzie jest ta apteka? A, tu za rogiem. What the fuck? To ma być ta apteka? Nie mogę tam skoczyć gdzieś? Daj się do apteki. No. Trochę to dziwne. To są doki. A może gdzieś tam? Chyba? Czy widziałem oprócz nich i wampirów inne osoby chodzące po środku nocy? No przecież no, są miejsca, gdzie są ludzie po prostu. Dobra, tu jest coś. Ty, ten jest jakiś kozak. Au, chwila, moment, moment, moment. A, bo to jest w ogóle jakiś boss! Kurde. Mirak? To zajebiście. Zamówienie dokonał doktor, ktoś tam, lista substancji. Medyczne opium, podchlorek sodu, magnezjum, potasu. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Skoro tak mówisz. Czyli rozumiem, że z apteki lipa. Dobrze. No to w takim razie chyba wracamy. Możemy iść w sumie na wprost. A co tutaj jest? Tu jest takie... Znaczy ja mogę... O! Zajebiście. I wyjdziemy... Matko, co mi ta kamera tak lata? To się tak gra ślina. Tu coś było, nie wiem co. A, można śmieci. Okej. Okay.
Katowice są rzemieślnicze, 4 złote za gałkę, ale warto. No w Częstochowie też ostatnio otworzyli ten... jakieś takie lody domowej roboty. Mają co prawda całe 6 smaków, z czego ze 2 to sorbety. Ale zajebiste są te lody. To jest jadłem loda. Chwila, czy to jest szpital? Nie, to jest dojście do... kostnicy. Matka jedyna. Co tak gra się tak nagle zaczęła? O, 30 klatek. To nieźle. Mam wrażenie, że coś mi się z kompem dzieje, nie tak? Chwila, komu ja mam powiedzieć? Stricklandowi. Albo zjem tego Midsa w sumie. Co on mi tam może powiedzieć? Jesteś Strickland? Nie, to jesteś ten drugi walnięty. Co jest? To było trochę dziwne. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. No. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Aykroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Aykroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Aykroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Wspieram cię. Może już pora na przerwę. Chyba nie mówisz poważnie. You can't be serious. You have to stop this before you lose yourself. Lives are at stake here, remember? I'm a competent doctor and my value has been proven already. Frankly, I'm disappointed to hear you, above all, speaking so ill of me. Jak rozumiem, to całkowicie niczego nie zmienia. No. Do you need my medical attention? You don't have to worry about me, Dr. Reed. Goodbye, Doc. Zbierz składniki, przygotuj lekarstwo. Przynieś do swojego stanowiska medycznego porcję podchloranu sodu, nadmianianą potasu. Przynieś do swojego stanowiska 6 porcji winiana, no czegoś tam. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Okay. Nie wiem, które z tego mam, a które nie mam, ale pójdę zobaczyć, czy mam coś, czy nie mam. Co ja mam tu zrobić? Zbierz składniki, przygotuj. Przynieś do swojego stanowiska medycznego.
to o to chodzi, prawda? Tak. Ale gdzie ja to mogę zrobić? Nie ma guzika, może przetwórz wszystko? No bak, tego sobie tylko jest szafka. Tu? A może? A. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Faktycznie. Chwila, to jest opcja jedna z dwóch? A, okej. Okay. A wezmę, doniosę. Temu drugiemu. Zobaczymy, co się stanie. Tak, głupki, gdzie jesteście? To jesteś ty. No jest, tak, wait. Siema, mordo. I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu. That he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Do you think Dr. Strickland... His wish to cure the sick is not driven by... You consider him a good practitioner. Strickland may be a rival. Okej, okay. Ale i tak go zjeść nie mogę. Thank you for your time. Chyba jest to u góry. No, myślałem, szczerze powiedziawszy, że akcja się trochę bardziej rozwinie, niż będę musiał zanieść lekarstwo do jego pokoju. Ale może dzięki temu... Coś tu znajdę? It's locked. It's locked, all right. O! Szpital Pembroke, październik. Drogi panie, coś tam. Spiekusza informuje, że pomimo nacisku kładzionego na sytuację sanitarną w szpitalu Pembroke ostatnio doszło do poważnego naruszenia etyki zawodowej. Siostra Gwyneth Bragg coś tam została uznana winną niezaprzeczalnego, nieprofesjonalnego zachowania, które naraziło zdrowie pacjenta na szwank. Pod żadnym pozorem nie wolno pielęgniarce diagnozować pacjenta i dobierać mu leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Zna mnie pan Edgarze, wiem, że docenia coś tam. Dobra, stanie panie. O, ale mam ją odblokowaną tylko na piąty ten... Piąty poziom... It's locked. It's locked, all right. Gdzie mam to lekarstwo umieścić? Now that Dr. Aykroyd has been warned, he should make good use of this formula. It's locked, all right. Pacjent Mortimer, mężczyzna, lekarz Dr. Aykroyd w trakcie rekonwalescencji.
Uwaga, pacjent wykazuje wiele symptomów skrajnego wyczerpania, ma liczne rany na szyi, w ustach i na języku. Nie są to jednak objawy grypy, nie odpowiada na pytania, twierdzi, że to zbyt bolesne. Zanim zostaną podjęte decyzje w kwestii jego zwolnienia, należy zapewnić mu odpoczynek i możliwość wygajenia błony śluzowej gardła. It's locked. It's locked, all right. No nic specjalnie ciekawego tu nie ma. Zobaczymy, czy ten z Mortimerem mogę o czymś pogadać. Czy zjadłem Fidika? Nie, jeszcze nie, bo... Znaczy w sumie, nie wiem, mogę go zjeść, bo mam głosowego odblokowanego. Tylko myślałem, że tu będzie jakaś operacja albo coś. Ale chyba nic takiego nie będzie. Zjeść go, jak myślicie? Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients. I have to go now. I'm all right. Good evening, Mr. Goswell. I'm a... I have to go now. I'm all right. Don't waste your time with me. Dobra. I dla ciebie mam odblokowanego w pełni, tak? Zdrowy. Tu jest wszystko. Tu jest wszystko. No to sorry, przyjacielu. Gdzie mamy iść? Tup, 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 tup. Proszę na mnie uwagi nie zwracać, idę z pacjentem na spacer. Was to go back to work, to take care of my children. No to nie wyszło ci. Sorry, misiek. Uuu, dzielnica wkrótce odczuje skutki moich działań. Kryjówka, handlarz, handlarz. Kryjówka, handlarz, handlarz. Kryjówka, kryjówka. Okej. Gdzie to jest? Tu? Dobra, to możemy tam skoczyć. Co złego, to nie ja. Dziękuję, do widzenia. Szkoda, że jedynym innym zadaniem osób to spa tej dzielnicy. No nie no, tak ogólnie to ta gra jest beznadziejna, nie? Jakby ktoś się zastanawiał, to nie, to nie jest dobra gra. Aha, bo się to skończyło. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Co za różnica, co zrobię? Czy przekażę, czy nie przekażę? Ach.
Choć udało mu się wymigać od udziału w wojnie, i tak odczuł jej konsekwencje. W niemieckim bombardowaniu zginęła jego żona, pozostawiając go z małą córką i synem. Próbował wyładować wściekłość, pracując za dwóch, jednak przez nieuwagę poważnie uszkodził rękę. Oddał się pod opiekę moich kolegów z Pengu, doktorzy coś tam rywalizowali o decyzyjność nad przebiegiem jego operacji. Biedek nie miał w tej sprawie nic do powiedzenia, cud, że pozwolili mu swobodnie poruszać się po szpitalu. W każdym dniem rozgrzeźnie nadał sobie znać dopiero kiedy go zabiłem. W ostatnich myślach przeklinał niesprawiedliwość świata. Jedyną osobą, której nie przeszkadzały jej wygłupy i maskabryczne deklamacje, był Thomas Eldwood, ospecony żołnierz, poznający to, że Howcroft nie zwraca uwagi na jego okaleczenie. Razem tworzyli zadziwiająco dobraną parę, nigdy nie przestała sądzić, że jest wampirzytą, nawet w chwili, gdy odbiera mi życie, uważała mnie po prostu za jednego ze swoich. Okej. To spoko. Są drzwi, tu jest łóżko, tu jest jakaś szafka. O, chwila. No to stąd pewnie. Mi się wydaje. It's locked, all right. It's locked. No dobra, to idziemy stąd. Pamiętasz, kto zapowiadał Dying Light 2, ale w jakim sensie? W sensie na targach? Na E3? Na konferencji kto go prezentował? Nie wiem, nie pamiętam. Blaming me will not further your agenda, sir. Co jest w tym liście w ogóle? Przecież nie, dobra, zamieniamy. Good evening, doctor. How is... I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture. Nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Your determination is laudable, but you are in a state of denial, Mrs. Goswick. Your son has a very strong death wish. How dare you talk to a mother like that? Talk to me like that? I'm only trying to be honest, Mrs. Goswick. As painful as this fatal end may be for you, you have to accept this is a possibility. No, I'll never accept it. If my son was to die under your care, well, you have no idea what I'm capable of, Dr. Reed. Ooh. Oh. Dlaczego? Chyba coś źle powiedziałem, czyli jednak ma to jakieś znaczenie. Extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why? I think it was more that he could only see the melancholy. What do you think he meant by... Mortimer has always been a sensitive soul.
Goodbye, Mrs. No i dupa, no nie odblokuje się jej w 100%. Good evening, Mr. Goswick. Mogą być milsze. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Ból to cenne, szczęście z ciebie, rozpad to śmiertelna trudna. I know that perfectly, doctor. For I have retreat. Thank you. This is for you then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. Ty no stary, jak ci dałem ten list, to miałeś coś mi powiedzieć. No ziomek, kurwa, ty mówisz, że mi spierd... No Boże, mogę się zjeść? O, mogę. Do you need any help? Thank you. Droga matko tego pana, proszę tam zasiedzieć, zaraz wracamy. Ja miś. Tutaj. O, zniknęło ciało poprzedniego. I don't feel the peace I was looking for. Mother, were you right all along? I'm so sorry. I'm so sorry. Okay. Myślałem, że zegarek coś więcej powie. Zobaczmy, czy jego matka w jakikolwiek sposób zareaguje. Dzień dobry. Good evening, doctor. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Okay. Mogę już ją zjeść, bo i tak nie odkryję tego. Ale nie mogę, bo nie mam czwartego poziomu hipnozy. No i dobra, no zjadłem i nawet nie zauważyła, że go nie ma. Dobra, pójdziemy spać, zobaczymy co się stanie. Tak jak mówili, każde zabójstwo ma znaczenie. Cena i asortyment sklepowy w tej dzielnicy mogły ulec zmianie. Ja pierdolę, i to jest zmiana? O nie! W naszej dzielnicy dwie osoby padły tym wampirów. Ofiarą. Podnosimy ceny naszych towarów. Teraz będę sprzedawał śrubki za 3 szylingi, a nie za 2.
Dobra, idę zobaczyć, czy ona w ogóle tutaj jeszcze siedzi. O, nie ma jej! O! Czyli jednak jakaś zmiana zaszła. Czekaj, gdzie ją mogę znaleźć? Ktoś wie, gdzie ją mogę znaleźć? Ile? To ona. Murderers and thieves, the lot of them. They are criminals who treat you at Pembroke. This hospital is a danger to its patients. Do not entrust these people with. Nie, no, jest jakiś wpływ. Good evening, Mrs. Goswick. Spare me your false compassion. It won't change all the bad publicity I intend to shine upon this toxic place. I knew this place was bad from the start. Toksyczna umieralnia. What do you mean by a toxic place? I hold you responsible, sir. You and everyone else in this shameful hospital. I was a fool to bring my Mortimer here. A fool. A fool? What do you mean? He tried to kill himself. I had him hospitalized in this secluded place to avoid a legal inquiry. And now he's been murdered. Why hide his suicidal tendencies? Mortimer was already so fragile. To be arrested for a suicide attempt would have killed him. But he died anyway. Violently murdered, yes. My poor boy escaped tragedy only to face an even worse fate. Mm-hmm. I found your son's suicide note, Beatrice. Maybe you'd like to read it. Stop torturing me, Dr. Reed. It's too much. Do you have no heart? I just wanted you to know that Mortimer wrote this letter for you. I am going to tell everyone about this damned hospital. I will warn them about the cruelty, indifference, and danger this place represents. Nie będziesz mi grozić, gniew przeminie. I accept your anger, Mrs. Goswick. I hope it will pass in time. And you'll find peace. You are heartless, Dr. Reed. Witam cię, Tomoroko Shi. Bardzo serdecznie witam subskrybentów. Dziękuję za wspieranie kanału. Trzeci miesiąc rzędu. Welcome to the family, my friend. To stay here forever, Mrs. Goswick. What are you going to do after your crusade against the hospital? I'll stay as long as I want to, sir. I'm rich, very rich, and I intend to spend all my money to close this place down. That's my plan. Okey-dokey. Do you require medical attention? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well-deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. No nie, jak to miło. Goodbye, Mrs. Dobra, nie jest tak tragicznie. Jak matka, jak ten syn matki zginął, to jest przynajmniej coś się dzieje. Więc można powiedzieć, że gra dopracowana w 100%. Chwilę. Tu mamy wszystko ogarnięte, tak? Tak. Tu nic nie mamy, a tutaj coś mamy, a tym się zajmiemy kiedy indziej. Idziemy do szpitala, znaczy, przepraszam, na cmentarz. Fajne powiadomienie. A na tej scenie nie ma widocznych. Prawo i w lewo.
Gdzie to było? Że gdzieś jest tutaj kryjówka. Ale gdzie? No dobra, walić. O! Zaskoczył mnie trochę. Już? A to za chwilę. Coś tu znajdę? Co to niby ma być? A, chyba to jest. Duża fiolka z pigułkami. Nie mogę tu wleźć. To mnie do czegoś prowadzi? Chyba nie bardzo, nie? Jak mi się wydaje. Okej, to idźmy dalej. Chyba wsią. Ty też? Daj mi rag. Już wszyscy? Ty, ale to w sumie coś tutaj może być. Jak się tam dało zejść, to może i by coś tam mogło być. Ale się nie da. Dobra. My dear sister, I don't know if I have the strength. Oj, aha, to jest cały cmentarz. Ocal samotną kobietę, pokonując skalów. Dzień dobry. No przecież ci pomagam, no. Już, spokój. O, chwila. Już? Hello. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Xun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Hmm. Shouldn't you go? Nie mogę cię zjeść? O, środek na zapalenie skrzeli. Ja nie mogę. Dobra, nara. Carnage. Is Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder? A, bo ja tutaj kogoś miałem ten odzyskać. Niewielki klucz. This man's far too old to be Samuel. No,
By the look of his clothes, this man's a docker. To nieźle.